Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Cię w rowerowni. W mojej rowerowni. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy więcej na temat tego oto roweru, roweru zjazdowego i zrobimy sobie serwis jednego z łożysk właśnie w tej ramie. Zapraszam. Jak widzicie, moja rama jest nieco tutaj ubrudzona. Pierwszym moim krokiem, zanim zacznę cokolwiek dubać w łożyskach, będzie dokładne wyczyszczenie ramy, co właśnie teraz uczynię. Do czyszczenia używam mojej ulubionej mieszanki. Jest to mieszanka wody z płynem do mycia naczyń. O tak. No i lecimy. Jak widzicie, z ramy tutaj odkręciłem kawałek zawieszenia i na przykładzie tego elementu, tego dokładnie mówiąc łożyska, pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób wykonać jego serwis. Zrobimy to troszeczkę na Janusza, nie będziemy tutaj używać profesjonalnych narzędzi, którymi wyjmiemy to łożysko, a następnie je zamienimy, bo takie coś kosztuje pieniądze, a ja Wam pokażę coś, co będzie za darmo. Jak widzicie, mamy tutaj łożysko i teraz opcja jest taka, że za pomocą, ja akurat używam takiego narzędzia, ty możesz użyć na przykład tapeciaka. Chodzi o to, by delikatnie tutaj podważyć to łożysko, tak żeby ta uszczelka, którą tutaj mamy gumową, nam wyszła bez problemu. O, już delikatnie tutaj ją podhaczyłem i teraz jak widzicie, o, wyjąłem tą gumową uszczelkę. Teraz już mam gołe łożysko, a w nim mamy kuleczki. Teraz następną czynnością, którą zrobię. Ogólnie do tego typu czyszczeń używam zazwyczaj jakiejś benzynki ekstrakcyjnej, jakiegoś rozczyszczalnika. Dzisiaj natomiast muszę użyć jakiegoś odtłuszczacza, ponieważ tata mi wziął rozpuszczalnik i przekabacił. Więc użyjemy do czyszczenia pędzelka i odtłuszczacza do hamulców. Opcja jest taka, żeby tutaj napsikać tego tłuszczacza do tego łożyska. Tym na maksa poruszać. Niech to wszystko się tutaj fajnie wypłucze. I można za pomocą pędzelka jeszcze to tutaj wyszorować. Nie zapominamy tutaj o drugiej stronie. Jak widzicie, nie mam tutaj dojścia, żeby zdjąć drugą plastikową uszczelkę z drugiej strony, więc tutaj też staram się to jak najbardziej obmyć i przechodzę z powrotem na drugą stronę. Warto sobie to łożysko tutaj poruszać po drodze, żeby nasz odtłuszczacz dostał się tutaj wszędzie. Ruszamy i słyszymy tutaj coraz mniej to łożysko, coraz mniej tutaj jest jakiegokolwiek tarcia, o to chodzi. Teraz kolejną z czynności, którą będę robić, będzie to dokładne opłukanie tego łożyska pod bieżącą wodą i za momencik do Was wracam. Jak widzicie, cały element jest teraz mokry, teraz go dokładnie osuszę i będę chciał wydmuchać mega dokładnie to łożysko za pomocą kompresora. No i tak swoją drogą mogę to powiedzieć na początku tego odcinka, że będzie wymagany kompresor. Brawo ja. Jak widać i słychać, łożysko chodzi naprawdę spoko, naprawdę płynnie. Ważne jest to, żeby jak najlepiej wydmuchać, wypłukać resztki tego odtłuszczacza, żeby nie było akcji, że po prostu teraz nasmarujemy to łożysko i zajdzie jakaś reakcja pomiędzy smarem a tym odtłuszczaczem, że nam się po prostu Tenteguje. Rozpuści? Może się smar rozpuścić, no. Kiedyś miałem taką sytuację, że mi się smar rozpuścił i no by po prostu taki mega rzadki. No to tego nie chcemy. Teraz jak mamy tą naszą podkładeczkę, to też ją warto sobie wyczyścić. Ja to akurat czyszczę za pomocą ściereczki. I teraz będziemy chcieli przesmarować to nasze łożysko. Byśmy chcieli, żeby nasz smar doszedł do zakamarków tego łożyska, żeby jak najlepiej to było nasmarowane. W tym celu stworzę smarowniczkę za pomocą strzykawki. Do strzykawki będziemy nanosić smar, w tym wypadku jest to smar łożyskowy.
Znaczy ogólnie musi być smar łożyskowy, a w tym wypadku jest to smar firmy CX80 i nie zapłacili mi za to. A mogliby mi zapłacić. Jak robimy dozowniczkę do smaru? Bierzemy sobie strzykawkę. W tą strzykawkę wpakujemy smaru. O, za pomocą palca na maksa. O tak. No i teraz jest taka opcja, że jak już mamy załadowane tutaj smaru, to po prostu wkładamy naszą strzykawkę i wypsikujemy trochę powietrza i już mamy gotowe. No i teraz jak widzicie mamy wyczyszczone łożysko i będę nanosić tutaj smar za pomocą mojej strzykawki. Cyk. O. O, widzicie, fajnie to wygląda. Teraz będę chciał to tutaj pokręcić dookoła, niech smar się rozejdzie. Ja jeszcze użyję dodatkowo kompresora, żeby wdmuchać ten smar jeszcze głębiej. To tak można? No i teraz mam tutaj pistolet i pistoletem delikatnie można to sobie rozruszać. No i teraz opcja jest taka, że jeszcze raz dokładnie dookoła smarujemy. Trochę bokiem poszło. To nic, ja jestem z tej szkoły, że lepiej jak jest lepiej, więcej jak jest lepiej, więc teraz wkładam to nasze uszczelnienie, dociskając tak, żeby smar powchodził nam jeszcze do środka. Nadmiar smaru oczywiście można sobie gdzieś tam ściągnąć. Upewniam się, czy uszczelka wskoczyła na swoje miejsce. No i mamy gotowe. Sprawdzamy po tym wszystkim, jak chodzi łożysko. W tym wypadku chodzi to naprawdę mega płynnie. No generalnie robota jest zrobiona super, chodzi to tak, jakbyśmy to właśnie przesmarowali, także o to chodzi. Tak oto przeserwisowany element będę ładować w naszą ramę. I w tym odcinku jeszcze sobie dokręcimy damper. A, no i na pewno zanim będziemy to opakować w naszą ramę, warto to teraz fajnie tam wymyć, odtuścić, żeby nie wkładać brudnego i tłustego, także. Także tak. Nic nie robię podręcznikowo. Such a smooth move. Teraz instaluję taką część, która odpowiada za zmianę skoku. Jak widzicie, mamy tutaj takie ząbki. Poprzez przesuwanie tego elementu zmienia nam się ustawienie dampera. Tutaj mamy 65, 64,5, 64. Generalnie im większa jest tam wartość, tym bardziej stromy jest kąt główki. Jakbym jeździł typowo w DH, to zrobiłbym sobie 64. Miałbym wtedy też dłuższą bazę kół. Ale że jeżdżę w dircie, to dam sobie 65. Teraz montuję nasz damper. Wcześniej przeserwisowane. Kurde, bele, bubu. W ten oto sposób prezentuje się moja rama po przeserwisowaniu łożysk, po wkręceniu dampera, które również jest przeserwisowane. Dzięki wielkie za każde komentarze, które płyną pod moim adresem, również w tematyce tego amortyzatora. Padło kilka sposobów na to, jak zrobić to jeszcze lepiej, więc w przyszłości pewnie też nagram takie wideo poprawione właśnie o te wstawki. W następnym odcinku zrobimy sobie serwis boksera. Myślę, że to jest też temacik, który warto poruszyć, bo mało takich rzeczy jest na polskim YouTubie. A myślę, że coś można do tego tematu dodać. I rzeczy, które wam już mogę zaspoilerować, to na pewno zrobimy sobie ustawienie tych tutaj wszystkich półek, bo o to mnie prosiło masę osób, także to na pewno będzie. I piszcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć w ramach Driftowej Akademii. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i co wam więcej mogę powiedzieć. Jeżeli wam się to podoba, to zostaw koniecznie łapę w górę. Wbij też do Orła na kanał, tutaj Orzeł nasz kamerzysta. Dzielnie trzyma tą kamerę i nawet mu się tak ręce nie trzęsą jak nikiemu. Z takich rzeczy to zostaw suba. A my widzimy się już wkrótce. Z fartem. Gonciarz kończy ze swoimi blogami.
Miro Burn kończy ze swoimi blogami. Kto jeszcze skończy ze swoimi blogami? Na pewno nie Bubu, bo Bubu dopiero zaczyna. Daily vlogi od dirtowego Bubu. Co wy na to? Piszcie w komentarzu.